Dzień dobry, witamy w studio Kolba TV. Tak oto ekipa, nie mieści się pewnie w kadrze, ale przedstawię: Grzegorz, Leon, Kuba, postapokaliptyczny przeświat, Kwasior, obsługa Kolba TV, Sietra, Golas, Mustroń, Marka z EDC, nie muszę przedstawiać. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, abyśmy troszeczkę pogrillowali, ponieważ Kwasior, mam nadzieję, że zrobi nam mega żarcie. Zrobię konkretne barbecue. Barbecue, a powiem tam dokładnie, co będzie przygotowywane. Na jakiej zasadzie i tak, czy będziemy się z tego cieszyć. Który jakby bazowo poznałem, bawiąc w Teresi, a jest to pulled pork z whisky. Coś wspaniałego, będzie się to przygotowało wprawdzie 8 godzin, ale naprawdę warto jest poczekać. Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami tutaj Kwasior. Dzień dobry. Zaproszony na event firmy Kolba.pl. Kwasior, przyjechałeś do nas skąd? Tak jest, z Gdańska. Kawał drogi. Kawał drogi. A powiedz mi, Kwasior, proszę, jeżeli cię mogę zapytać. Kolba.pl, słyszałeś w ogóle wcześniej o tej firmie? Czy jesteśmy znani w Gdańsku, czy nie jesteśmy znani? Tak, jesteście znani ogólnie w sieci. Mówisz, także jesteście znani pozytywnie, sklep ma sporą ofertę, często z Was korzystałem. Bardzo jeszcze miło. Jeszcze jakby się nie znając, także słyszałem, jest okej. Tego głównie grillujesz? Głównie grilluję. Gotujesz też? Tak, oczywiście. W domowym zaciszu. W domowym zaciszu. Tak jest. Ale głównie na kanale, oczywiście zapraszamy do Kwasiora na kanał. Zapraszamy. Kuchnia amerykańska. I powiedz mi właśnie, dlaczego? Dlaczego kuchnia amerykańska, a na przykład nie bułgarska, rumuńska, no nie wiem. No to już się pytam na to pytanie. U mnie na kanale głównie jest kuchnia polska, ta stara, przedwojenna. Też teraz ona jakby zaciąga się o nuty słowiańskie, ale też kuchnia amerykańska. Jakby taki styl, dwa style. Ta polska, ponieważ jako mój rodowód jestem Polakiem, więc tradycja jest dla mnie ogromną ważną rzeczą. Warto tradycję kultywować, warto pokazywać ludziom te dawne zapomniane przepisy, włączając to też historię. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Właśnie twój kanał często w kuchnię wplatasz mega ciekawe takie historyczne... Smaczki historyczne. Smaczki. Tak, dokładnie tak. Znaczy zamysł jest taki, idea cała, że możemy ugotować sobie daną potrawę, dane danie i po prostu to zjeść. A możemy ugotować sobie jak na przykład kapustę zasmażaną Piłsudskiego, znając historię tego dania, mając autentyczny przepis i wiedząc w tyle głowy, że tak jadał ten czy ten bohater historyczny. Te przepisy, które ja prezentuję, są przepisami autentycznymi, więc robiąc sobie taką kapustę zasmażaną, no jemy pełnoprawne danie. To jest coś fantastycznego, znamy historię tego dania. Moim zdaniem dużo lepiej wtedy to smakuje. No dobrze, a jak ze składnikami? No bo wiadomo, w czasach tam odległych te troszeczkę składniki były inne niż są współczesne. Tak jest, no na przykład Królowa Bona przywiozła włoszczyznę do Polski, sprowadziła ją. Przedtem nie znano tego, ale posiłkowano się różnymi rodzajami ziół, korzeni, jak na przykład kłączy tataraku. W dzisiejszych czasach oczywiście możemy pójść nad jezioro i ten tatarak sobie wydobyć, pozyskać. Nie sądzę, żeby tak ludzie robili. Nie sądzę, żeby tak ludzie robili. Ja też w niektórych przepisach staram się przedstawiać te autentyczne, właśnie stare dodatki, ale jeśli ich nie mamy, spokojnie możemy albo pominąć, albo zastąpić właśnie modernistyczną włoszczyzną na przykład. Dziczyzna. Dziczyzna. Głównie dziczyzna w średniowieczu, prawda? Opiera się na tych przepisach, czy nie? Nie tylko głównie dziczyzna, ponieważ no, mięsa były też, zwierzęta były hodowane dla mięsa. Także no, ta dziczyzna też no, nie była taka popularna, ponieważ było takie prawo, że nie można było za bardzo polować w lesie. Lasy były albo danych władców, albo szlachciców. Także dziczyzna była dość trudna. Generalnie tego mięsa też nie jedzono tak dużo. To było bardziej od święta, od okazji. Uczty. Dziczyzna raczej była zarezerwowana tutaj dla elit. Ale oczywiście dziczyznę też przedstawiam, no jest to wspaniałe mięso, jest to bardzo zdrowe mięso, naturalnie hodowane, pozyskiwane w sposób też dość humanitarny w porównaniu z innymi rodzajami. Także świetna sprawa i też staram się to promować jako zdrowy styl życia po prostu. Doszły mnie słuchy, że swojego czasu dosyć dużo czasu spędziłeś w Stanach Zjednoczonych, tak? Zgadza się, spędziłem i spędzam, staram się tam wyjeżdżać na podróże kulinarne. Głównie jest to południe Stanów Zjednoczonych. Każdy wyjazd no, musi przynosić nowe doświadczenia, nowe receptury, nowe przyjaźnie i o to tutaj chodzi. Ale przywozi, zauważyłem, zazwyczaj takie receptury typu slow food, aniżeli fast food, tak? Fast food na sposób slow food, tak, o to tutaj chodzi. Tak, tak. No to jest kuchnia amerykańska. Kuchnia amerykańska to nie są tylko burgery, zapiekanki czy pizza. Jasne, że kuchnia tak. Amerykańska jest jakby tyglem kultur.
ponieważ cała rzesza emigrantów, która przyjeżdżała, czy są to na przykład jak Południowa Karolina, imigranci niemieccy, mieli ogromny wpływ na przykład powstanie sosu barbecue na bazie musztardy, jako jedyni w całej Ameryce to robią. Czy różnego rodzaju inne, kuchnia Cajun, kuchnia kreolska, to już wpływy Francji z kolei, także no, kuchnia jest szalenie bogata. Powiedz mi jeszcze, proszę, taki twój, no, grillujesz, gotujesz, ale taki twój autorytet kulinarny dla ciebie. Naśladujesz kogoś, starasz się kogoś naśladować, czy raczej idziesz swoim stylem? Ja mam podejrzenie, że tak, ale to chyba tylko taka maniera... Magda Gessler niekoniecznie, ale chodzi o manierę głosową bardziej. Aha. Jestem ciekaw, czy Kwasior potwierdzi. Szczerze mówiąc, nie wzoruję się de facto na nikim sławnym. Dawniej jak zaczynałem, no to były to jakby te największe gwiazdy, czyli Jamie Oliver czy Gordon Ramsay. Ale głównymi moimi autorytetami to są prawdziwi, rzeczywiści ludzie, którzy robią barbecue w Stanach. Jeśli mówimy o kuchni amerykańskiej tutaj, jeśli mówimy o kuchni polskiej, przedwojennej, no to są to dawne receptury, które też staram się odtwarzać, smakować, lekko może przerabiać na smak dzisiejszych ludzi. Ale moimi autorytetami zdecydowanie są prawdziwi ludzie, wyciągnięci gdzieś z południa, z małych drewnianych budek, spod szyldu barbecue. I to jest prawda, to jest smak. Czyli rozumiem, że tak naprawdę polska tradycja grillowania, tak? Na tą skrótka chwilę chyba. Jest krótka. Jest krótka. Absolutnie nie. Polska nie tradycja tak? grillowania jest szalenie długa i zaczyna się, nie mówiono na grill, tylko ruszt. To były dania z rusztu. I okay. na przykład jak mamy szaszłyki husarskie. Legenda głosi, że husarze piekli je na szablach. Otóż polegało to na tym, że różnego rodzaju mięsiwa, im więcej, tym lepiej. Każde należało zamarynować w soli i pieprzu tylko, ponieważ każdy rodzaj mięsa ma swój unikatowy smak. Mhm. Nabijano to jak kebab, tworzono duży szaszłyk, pieczono wolno nad ogniem. To były te pierwsze grille, pierwsze ruszty polskie. Także ta tradycja grillowania, no mamy ją we krwi po prostu. Ale ja myślę wrażenie, że po prostu my tak troszeczkę do tej kuchni amerykańskiej jeszcze nie dorastamy w tym poziomie grillowania, że... No u nas to jest kojarzone kiełbacha, karkuwa, piwo. To jest takie i ceremonia. I to jest takie bardzo jeszcze, powiedzmy, no, na swój sposób prymitywne, tak? Też takie wrażenie odnoszę, nie wiem, może się z tym nie zgodzić, ale ja tak podbieram. Nie zgadzam się do końca. Tak było jeszcze może kilka lat temu. W świadomości narodowej to wszystko rośnie bardzo mocno. I jakby Polacy edukują się, czując smaki nowych produktów. Jesteśmy otwarci na smaki. Od zawsze Polacy mieli otwarte umysły na nowe. I uważam, że to wchodzi coraz mocniej, z przytupem do Polski. Te właśnie, jeśli mówimy tutaj o stylu amerykańskim, barbecue. Okej, okay, no właśnie, barbecue, sosy barbecue, prawda? Tak. Amerykańskie sosy, a polskie, jest duża różnica? Te, wiesz, takie marketowe. Czy to jednak, żeby zrobić taki amerykański, prawdziwy sos barbecue, to trzeba po prostu sobie go zrobić samemu? Najlepiej zrobić samemu, ale szczerze to marketowe sosy no, odbiegają standardem od tych z zawody. Natomiast odkryłem polską firmę, która robi sosy barbecue. I są świetne. I już zresztą szefowi powiedziałem tej firmy, Bulls Barbecue, że to będzie moja tajna broń na najbliższym konkursie w Stanach. Po prostu pokażemy, że Polacy znają się na rzeczy i że potrafimy zrobić dobry sos. A sos to jest podstawa, ponieważ on, sos, dym, jakość mięsa, dobrane przyprawy, to jest podstawa. Sosu też nie może być za dużo, gdyż on ma bardzo charakterystyczny smak, nie może przytłamić mięsa. Ale musi on być w punkt, musi być wysokiej jakości. I potrafimy to zrobić. Bardzo się cieszę. Taka geneza, w ogóle skąd zainteresowanie kulinariami, gotowaniem, pieczeniem, etc. I w ogóle z YouTube'em, bo to jesteś ciekawy, bo można nie? gotować sobie we własnym zaciszu, cieszyć rodziny, się tym tak, dla rodzin, dla przyjaciół. No ale ty z tego, wydaje mi się, że z pasji zrobiłeś też formę sposób na życie, to jest w tym momencie, tak? W tej chwili tak. Generalnym zamysłem samego gotowania, i ja to tak czuję i odbieram, jest dawanie przyjemności innym ludziom. Ja robiąc wam tutaj szynkę, pulled pork. Ja się nie mogę jej doczekać, naprawdę. Nie? Dam wam jak dam wam szczęście na talerzu. Jak będziecie to jedli, będzie wam smakowało, będziecie uśmiechnięci. O to właśnie chodzi w gotowaniu. I ty każdy uważam, dobry kucharz tak myśli. Tak, ja będę wtedy szczęśliwy, bo wiem, że moja praca się po prostu opłacała. Stąd zamiłowanie do gotowania, aby przekazywać szczęście innym ludziom, aby edukować ludzi, pokazywać właśnie stare receptury, tradycje, podtrzymywać cały czas na duchu, bo tradycja to jest przecież rzecz święta. Także i zarówno ta kuchnia amerykańska, pokazywanie tych wszystkich smaków, no nieco egzotycznych, bo przecież za wielkiej wody, ale też krzewienie tradycji w narodzie. Nasuwa mi się w tej chwili jedno pytanie, bo z jednej strony mówisz, że ta klasyka, historia, prawda, a tak naprawdę bardzo dużo rzeczy przygotowujesz na grillu gazowym. Dlaczego? Zarówno na grillu gazowym, jak i na grillu węglowym. Mhm.
Grill gazowy, biorąc pod uwagę kuchnię amerykańską, to jest podstawa. Większość Amerykanów ma grille gazowe. One są, łatwe w eksploatacji, ponieważ no, odpalamy te ruszty, nie musimy tego rozgrzewać. Ten grill nie dymi tak mocno. Niektórzy mówią, że jest zdrowszy niż grillowanie na węglach. Ma swoje plusy, ma swoje minusy. Moim zdaniem grill węglowy i grill gazowy, można powiedzieć, że one są na równi. Jeśli chodzi nawet o smak, jeśli zrobilibyśmy daną potrawę z gazowca albo z węglowca, zrobilibyśmy to umiejętnie, oczywiście też nie każdą potrawę, i nie wyczujemy różnicy. Ale gazówka jest wygodniejsza. Gazówka jest dużo wygodniejsza i też sama wielkość tego rusztu, w przypadku Broil Kingu na przykład, tych większych modeli, no to jest petarda. Tak jak grillujesz na Broil Kingu, tak samo jak dzisiaj przygotowujemy. Gotuję na Broil Kingu, moim zdaniem to jest najlepsza firma, jeśli chodzi o grille gazowe. Mamy tutaj do dyspozycji ogromną powierzchnię rusztu, łatwa kontrola temperatury, wielki termometr na wieku. Petarda sprawa, możemy cały wielki kawał mięsiwa, jak w przypadku dzisiejszego gotowania, świński udziec, smarujemy wszystko, wrzucamy cały i to się robi. Na grillach węglowych nie do końca mamy tyle miejsca. No tak, bo tak naprawdę węgielki się palą w różnych miejscach, ta temperatura jest nierozłożona równomiernie. Nie, tu się nie zgodzę. Ona jest rozłożona równomiernie, węgielki się palą równomiernie, bo nie grillujemy na węglu drzewnym, tylko na brykiecie. Mhm. O tym też nakręcę cały film, bo jest taka plotka, że ten brykiet jest niezdrowy, czy oni go sklejają nie wiadomo czym. Znaczy dużo ludzi nie potrafi rozpalać brykietów. Też tak, to jest trudniejsza sztuka, bo to jakby trzeba już bardziej wejść w temat. Grille węglowe też są wspaniałe. Tylko mówię, mają swoje plusy i minusy. Tu jest inny styl, tu jest inny styl. Twoja ulubiona potrawa. Jakbyś miał wybrać jedną spośród tych wszystkich, które wykonałeś i tych przepisów, które na pewno masz w głowie, jedyną, którą chciałbyś ze sobą zabrać na bezludną wyspę. Śmieję się oczywiście. No to chyba zdecydowanie byłoby to pulled pork. Aha, czyli, czyli to robimy to, co dzisiaj. No, smak jest po prostu wspaniały, możemy to robić na różne style, czy od teksański najprostszy jenosul pieprz, czy wchodząc bardziej w jakieś tematy jak whisky Tennessee na przykład, jak dzisiaj robimy. Także chyba pulled pork albo burgery różnego rodzaju. Też fantazja jest niezliczona. Trafiłeś w moje gusta. No jestem miłośnikiem burgerów i w ogóle wołowiny. Więc to jadłem z Broil Kinga, słuchajcie, miałem przyjemność jeść steka, pizzę i to naprawdę moim zdaniem całkiem inny smak. Jest na plus i byłem naprawdę bardzo mega pozytywnie zaskoczony szybkością przygotowania, na przykład, bo jest kamień do pizzy, gdzie wrzucamy do Broil Kinga, prawda, i tą pizzę robimy tam w 4 tak minuty. Genialna ta pizza wyszła i ja polecam każdemu, naprawdę. Chociaż pizza z grilla wychodzi bardzo podobnie jak pizza z pieców tych kamiennych, chlebowych, kamiennych, którymi oryginalnie się robi pizza. No, także tak, pizza z grilla. Słuchaj, planujesz jakieś materiały nagrywane w USA? Tak, oczywiście. I to jest oczywiście właśnie to, co chciałem. To jest temat bardzo dla mnie istotny, ponieważ mam te swoje miejsca, te przysłowiowe drewniane budki z najlepszym barbecue na świecie, które chciałbym pokazać, podzielić się z ludźmi. Stąd też mam kanał na YouTube, ponieważ chcę pokazywać, dzielić się tą przyjemnością, tym smakiem. No, założyłem Patronite'a też głównie z tego powodu, aby móc zasilić te projekty finansowo. No tak. Bo to jest jakby jedyna bariera w tym przypadku. No, bo taki projekt wyjechania do Stanów na tydzień, czy dwa, czy miesiąc, bo krócej to się nie opłaca, przecież leci się strasznie dużo, tam są ogromne odległości, żeby do pokonania. No także budżet musi być. Budżet musi być. Jeśli budżet będzie, jadę, kręcę i nad Wielkim Kanionem barbecue, no to słuchajcie, poezja, słońce zachodzi, wiatr, pustynia, ach. Ale będzie na pewno. Będzie. Czyli na pewno. To są plany. Póki co, przepraszam, tak, że wejdę w słowo, póki co jest plan na Patronite też jazda po Polsce. Po naszej pięknej Polsce, stare ruiny zamków, jakieś klasztory, jakieś miejsca, bitew, przecież jak na przykład Krojanty, gdzie robiłem te husarskie. Czyli kuchnia historyczna. Powiedzmy, w klimacie tak, historycznym. Kuchnia historyczna, zahaczająca lekko o legendy. No, bo ten świat baśniowy jest także przecież. Będzie strzał dziesiątkę, no. Tylko trzeba będzie kupić przyczepkę na Broil Kinga. Ale Broil King ma też swoją wersję grilla, nazywa się Port Chef, z tego co dobrze pamiętam. Kompaktowa wersja. Jest kompaktowa wersja, troszeczkę mniejszy, ale świetnie się sprawdzi. Świetnie się sprawdzi. No słuchaj, no widzę, że przed tobą klaruje się jeszcze bardziej świetlona przyszłość. Znaczy plan jest taki, że dopiero zaczynam to wszystko, jestem na początku, silniki odpalam, dopalacze, jedziemy w Polskę, jedziemy w Stany, lecimy. Muszę o to zapytać, Masterchef. Tak.
No, jak było? Pierwsza edycja, dostałem się do finałowej 14, z czego jestem bardzo dumny, bardzo się cieszę. Moi koledzy i koleżanki z Masterchefa to naprawdę były ambitne postacie kulinarne. Naprawdę tam wszyscy w zasadzie mieli talent. Wszyscy robili to świetnie. Każdy oczywiście troszeczkę na inny sposób. Jedni byli dobrzy w deserach, inni byli dobrzy w rybach, trzeci, tak na przykład jak ja, w mięsiwie raczej. Wspominam bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie wspominam. Zachęcam wszystkich, jeśli lubicie gotować, idźcie, sprawdźcie się, testujcie. Super sprawa. Jury tak, no, tak strasznie was stresowało. To, co pokazują w telewizji. Czy to było przerost format treścią, czy to było tylko w telewizji. Ja nie wiem, czy on to może mówić, bo... Ja właśnie też nie wiem, czy to jest... Ja tak postaram się mówić... To, co można. To, co mogę. Generalnie tak. Czas w spiżarni jest ograniczony bez żadnej ściemy, czas na gotowanie ograniczony bez żadnej ściemy. Jak ktoś coś spieprzył, było to mówione, jak ktoś zrobił coś dobrze, było to chwalone. Także. Czy poza kanałem okay. Na przykład podpowiadali ci na przykład, słuchaj, nie wyszło dlaczego, bo zrobiłeś to źle. Czy to znaczy to jest na wizji, podczas oceny uczestników. Tak trochę szczątkowo tak jak informacje podają, prawda? Bo czas antenowy jest też krótki odcinek. Nie jesteś w stanie sobie potem usiąść na spokojnie z jury i porozmawiać, słuchajcie, co zrobiłem źle, wytłumaczcie mi, jak bym to zrobić dokładnie. Chciałbym się czegoś nauczyć tak naprawdę. Tak, oczywiście, tylko... kontakt mieliśmy, także jakby poza anteną można spokojnie porozmawiać, dowiedzieć się co jak, tam pracują ludzie otwarci na innych, także nie ma żadnego problemu. Super. No to cóż, chyba tak naprawdę wyczerpaliśmy temat do końca. Ja bym nie chciał gonić kwasiora, ale chyba zaprosimy kwasiora, żeby wrócił do grilla. Tak, bo tak, temperatura może skoczyć, a nie może przekroczyć 140. Absolutnie w takim bądź razie się tutaj nie zatrzymujemy, bo ja naprawdę czekam na to danie. Ja też czekam. Kurczę, nie będzie petarda, miejmy nadzieję. Bardzo dziękujemy przede wszystkim za to, dzięki, że odwiedziłeś firmę Kolba.pl. Bardzo dziękuję za zaproszenie, to jest naprawdę wielka przyjemność być tu z Wami, gotować i z tymi wszystkimi youtuberami, wspaniała sprawa. Super, bardzo się cieszymy i jeszcze raz dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki.